serdecznie. Witam bardzo, bardzo ciepło i serdecznie ponownie u pieśniarzy. Tak to się składa, że jako wrocławianka każdą książkę swoją nową poetycką tutaj przedstawiam. Byłam już tutaj ze Światami dwoma, w Pogoni za leśnym lichem, ale okazuje się, że nie doszłam ani z kotem, komu mruczy kot, ani z drzewa kochać potrafią. Więc dzisiaj będziemy mieli okazję usłyszeć poezję z obu tomików i usłyszeć Magdalenę Hałajdę, Gitara i śpiew. Kasię Klekotko. I Macieja Makosza. To jest moje wspaniałe trio, które nazwało się Trzy Światy. I śpiewają moje wiersze z tomiku Światy dwa w pogoni za leśnym lichem i z dychotomii mojej kobiecej natury. Są również członkami chóru komentujący Wrocławian. Więc powiększa się nam zespół muzykujących i poezjujących. Ja nazywam się Katarzyna Czorcio i serdecznie zapraszam w świat magii codziennego życia. Zaproszę Was do mojego świata wierszem z tomiku Komu mruczy kot. Jeśli jesteś marzycielem, wejdź. Jeśli jesteś pytającym, mającym nadzieję, kłamcą, modlącym się, czy nawet kupcem magicznej fasoli, wejdź. Tam, gdzie bruk drogi się kończy, zaczyna się świat niezwykły. Świat dziwów i cudacznych wizji i naturalnej magii codziennego życia, gdzie pieśń i wiersz i słowo rzeczywistości tworzą nowe. Więc wejdź. Nie pytaj, o co tu może chodzić. Zaufaj intuicji. Na pewno nie zabłądzisz. Zostaw za sobą troski, brud myśli, wątpliwość wszelką. I porzuć wyuczone reakcje za tęchłą monotonią wyzysku. Wejdź. Poczuj magię wolnego umysłu. Tu możesz wszystko.